Witam wszystkich serdecznie, z powrotem zagrajmy w tą grę wspaniałą, której tytuł jest tak tajemniczy dla was i tak dla mnie również, w razie tak mi się wydaje, ponieważ czytałem wasze komentarze do pierwszego odcinka, którego wysłałem dosyć niedawno, mówiąc szczerze, chyba dwa dni temu. I co... straciłem wątek, o czym ja mówiłem? Aha, o tej grze, chyba, nie wiem. Pozbierajmy amunicję. Aha, mówiłem o tym, jak ta gra się nazywa. I co komentarz, to inna propozycja wymowy tej nazwy, więc nie wiem sam. A na razie będę się trzymał tej wersji, czyli Sosis, coś w tym stylu. Nieważne. Dobra, idziemy. O matko, muszę chyba nagrać od nowa ten wstęp. Albo i nie. Trudno. Będzie taki okropny. Hookers. Okej, co mam teraz zrobić? Razem do jakiegoś pomieszczenia. Miałem krótką przerwę w nagrywaniu i nie wiem w sumie co robiliśmy ostatnio. Co jest z tymi drzwiami? Chyba tędy nie możemy wyjść. Spróbujmy tędy. Pieski zniknęły? Czy co? Chyba tak, bo tu były pieski ostatnio, to pamiętam. Nie wiem, zobaczymy. Wydaje mi się, że jesteśmy pod koniec gry. O, na pewno mamy tędy iść, bo tu jest to zdjęcie. Podnieś. Okej, grę przed chwilą mi wywaliło, ale jesteśmy dalej. W tym samym miejscu. Danko gazed upon those for whose sake he had undertaken such great labor, and he saw that they were like wild beasts. Many people were pressing about him, but he could detect no signs of humanity in their faces, and he knew that he could expect no mercy from them. Then resentment seethed in his breast, but it was quelled by compassion. He loved these people, and he feared that without him they would perish. Okej. Danko jest kochany. Łazimy do tych drzwi, mam nadzieję. Nie wiem, coś włączyłem teraz. Czego się zrobiło ciemno nagle? Okej, nie wiem co się dzieje. Zaraz. Teraz włączyliśmy i być może tamte drzwi się nam otworzą magicznym sposobem? Magicznym? Wow! Co za głupi pies mnie przestraszył. Nienawidzę tej gry czasami. Wow! Dobra, stop. Czego ja tak się boję teraz nagle, bez powodu? O, straniec ten mnie ugryzł. Ugryzł mnie w krocze. Nie mnie, tylko tego Borysa, tak, czy jak mu tam. Nie, zaczyna się gro. O nie, tylko nie ten grubas. O nie, to. Ała! Dobra. Padł trupem, on był sobie, leży tu. To nie wszystko. O skubaniec. Okej, to chyba wszyscy. Sorry za ten wstęp beznadziejny, przesłuchałem go sobie i myślałem nawet, żeby nagrać to od nowa, ale... to nie dla mnie, nagrywania dwa razy tego samego. Staram się unikać tego jak najbardziej. Więc wstęp będzie taki beznadziejny. Zresztą chyba większość wstępów była beznadziejna. W ogóle śmiesznie mówię. Lepiej nie będę oglądał tych swoich filmików. Dobra, pokonaliśmy dwóch skurczybyków z karabinami maszynowymi. Teraz czujemy się pewnie. Dobra, co tu się dzieje? Ktoś wspomniał w komentarzach, że ta gra jest bardzo źle zoptymalizowana i się z pewnością zgodzę w tym punkcie. Aż dawno nie widziałem gry, która by mi tak źle chodziła na tym komputerze z frapsem. Bez frapsa chodzi w porządku, ale z frapsem włączonym... tragedia. Chociaż zwykle jest płynna, tylko czasami ma takie momenty, że
Dosyć ciężko się gra. Ale wróćmy do grania. Tam widzę, albo widziałem, amunicję. W ogóle to zmienimy broń na chwilę, bo szkoda mi. Jasne, cholery, co to było? Co to był za dźwięk? Wiecie co, zaraz wrócę do was, muszę coś zrobić. Ok, jestem z powrotem, teraz powinno być łatwiej grać. Zmieniłem ustawienia myszki. Ok, zobaczmy co my tu mamy. Dobra, coś włączyłem. Pełna amunicji tu leży. Aha. Wow, ciekawe jakim cudem on by trafił. Ups, nie ta broń. Tylko jeden był? Nie. Wow. Robi się gorąco. Wow, cholera. Dlatego nam tak dużo amunicji dali. Okej, okay, trup z nas. Piękny i zmrożony pewnie. Okej. Okay. Jeszcze raz tu wchodzimy. Teraz będziemy gotowi psychicznie na wielki atak tony przeciwników na raz. Być może najpierw pozbieram amunicję. Zanim tam wejdę. Zanim uruchomię ten przycisk. Tego mam pełną ilość, tego też. Aha, tu jest miejsce, żeby się ogrzać. Skąd nie wychodzi? Stamtąd gdzieś chyba. Dobra, zapiszemy grę tutaj na wszelki wypadek. Schowajmy się za rogiem. Aha, pewnie tryb się uruchomi dopiero jak podejdę do tego garnka. Gin! Śmierdzielu! O, zaciął się. Dobra, tego załatwiliśmy. Ale wiemy, że to jeszcze nie koniec. O! Szczytę, jeża, mordę. Nie wiem, czy jeż ma wytę, ale chyba ma. Na pewno ma nawet, dobra, nie wiem. Dobra, nie wiem, dlaczego ja takie rzeczy teraz ugaduję. No, jesteśmy pod stołem, nic nam nie może zrobić, motylku. No, to mieliśmy dużo amunicji tej broni. Czas trochę zaoszczędzić. Znaleźć dodatkowe zapasy. Ale przynajmniej ubiliśmy wszystkich. Chyba. Jednak nie. O nie, to jest ten wielki, smok czy byk. Gin. Tak, to się nazywa dynamiczna walka. Ile jeszcze? O Boże, się robi denerwujące. No i polewamy go wodą, co go zabije w sposób niezrozumiały dla mnie. Wszyscy? Czy jeszcze jakieś przygody nas spotkają w tym miejscu? Dosyć dużo przeciwników na raz. Gdzieś tu leżała amunicja wcześniej. Tam widzę coś, ale to chyba nie to, czego szukałem. Dobra, podgrzejmy się. Nie możemy, cholera. Dobra. Dawaj. Amunicję. Tu możemy się podgrzać chyba jeszcze. O, tutaj się dobrze podgrzejemy. Co teraz?
tą stronę? Przydałoby się dostać gdzieś tam chyba. Tędy raczej tego nie damy rady zrobić. Tutaj? Nie. Tu jest zejście na dół. Okej, to koniec rozdziału najwyraźniej chyba. Więc zaraz wracam do was, jak się tylko załaduje gra. Okej. Wszystko się załadowało. I gramy dalej. Wow, to się podgrzałem w tym miejscu. Cudowne. Musimy zbierać sopla od nowa, bo zużyliśmy trochę amunicji do tej broni. Okej, chyba muszę iść tamtędy. Tutaj nie widzę żadnej amunicji, żeby leżała. Nic z zapasów nie uzupełnimy w tym miejscu. O! Okej, coś dziwnego się dzieje. Chyba zderzenie z tym lodowcem całym. Nie wiem, co to miało na celu. Łoż! Kur... Dobra, przepraszam, że klnę czasami, ale się zdarza. Co za... Dobra, dzisiaj wyjątkowo jestem strachliwy. I nerwowy. Jeszcze trochę sopli. A masz. Proziaku. O, pozbył się tego. Czy to go zabije? Gin! Bestio! O nie. Dobra, to go zabiję. Dobra, idziemy dalej. To się nie podgrzeje. Coś miałem powiedzieć, ale zapomniałem co. Pewnie nic ważnego, jak zwykle. O nie! Nienawidzę ich. Dobra. Dodatkowy lód i drzwi, które proszę cię, żeby się otworzyły. Proszę cię, gro, nie rób mi na złość. Czemu nie mogę w ogóle tutaj nic, żadnej interakcji? Okej. Podoba mi się to. Lodu już mamy maksymalną ilość chyba. Sprawdźmy, co jest tutaj. Tu jest jakiś przełącznik. Dobra. Właściwie, to jest może... Spróbujemy się podleczyć. Zanim pójdziemy do tych drzwi, bo czuję, że tam będzie więcej przygód czekało na nas. Co miałem powiedzieć? O, właśnie, w tym momencie się gra ścinała, nie wiem dlaczego. Coś miałem powiedzieć o następnym zagrajmy, jakie planuję. No nie wiem, czy chcę zdradzić tajemnicę, a i tak większość się z was domyśliła, jaka to gra, więc... Myślę, że to i tak duża wskazówka. Nie domyśliła, tylko domyśli. Jaka to będzie gra? Albo domyśla. Może tak to ujmijmy. Nie wiem sam. Okej. Tu jest pusto. I tak to wyślę zapewne za miesiąc, ten filmik. It's been 2 weeks and the ship is dead in the water. Why won't this iceberg let us go? These thoughts have haunted me during the long nights as I listened to the mournful sounds of the glacier.